Opowiem wam ciekawą historię, jaka mi się przydarzyła 13, może 12 lat temu, gdy byłem na praktykach zawodowych. Moment, będzie lepsze światło. Tak. 12, może 13 lat temu, gdy jeden ze starszych mechaników kazał mi ściągnąć osłonę pod silnikiem. Osłonę pod silnikiem i skoro on się mną wysługuje, to ja też nie będę znów sam gonił za narzędziami z kanału. No to mówię młodemu, wejrze mi tu przynieść, czy młodemu, to znaczy praktykantowi, wejrze mi tu przynieść dziesiątkę na patyku. Chłop wyszedł z warsztatu, ja się drapię po głowie, myślę, co jest grane, gdzie on poszedł za tymi narzędziami, myślę, no dobra, może ktoś wziął i wyniósł, robił coś przed warsztatem, nie ma narzędzi na stole. Mija dłuższa chwila, na biedę z 5 minut, ja sobie tak stoję tam, wiszę pod tym i udaję, że coś robię. Chłop przychodzi i przynosi mi dziesiątkę rurkową na małą grzechotkę i do tego kawałek gałęzi urwanej z orzecha, który rósł przy warsztacie. I ta dziesiątka rurkowa na małą grzechotkę jest owinięta taśmą izolacyjną do tego patyka i mówi: masz. Ja sobie tak myślę, tak się rozglądam od razu, myślę, nikt mi nie kameruje, też nie były takie czasy, że były warsztaty, tak, kamery zamontowane, ani że ludzie tam mieli jakieś zajebiste telefony. Ale to były już te czasy, gdzie wprowadzali. Przecież ludzie jeździli z kamerkami w samochodach, myślę, nie, ukryta kamera. Tak się na chłopa patrzę, mówię: karateka, co to jest, o co tu chodzi? No co, dycha na patyku, dycha i patyk. A zatem myślę, no ja pierniczę. Z dwojga złego, lepiej, że przyniósł tą dziesiątkę rurkową na małą grzechotkę, niż gdybym miał przynieść dziesiątkę płaskooczkową owiniętą taśmą izolacyjną wokół patyka. Tak więc, no, jak ktoś się nie odnajduje w zawodzie, to lepiej, żeby w tym zawodzie nie pracował. I z tego, co ja pamiętam, on chyba na drugim roku, jak był, to odszedł. Ja byłem na trzecim, on był na drugim, chyba zrezygnował z tej szkoły, zrezygnował z tych praktyk.